Jako samorząd województwa małopolskiego wspieramy organizacje pozarządowe, które zajmują się różnymi jakby aspektami, różnymi dziedzinami, niemniej jednak tutaj w Karwinie zajmują się historią. Stąd właśnie widać efekt chociażby Centrum Małopolskiego, bo tutaj Stowarzyszenie Bojowe Schrony w Proszowicach zorganizowały wystawę. W byłej szkole znajdują się eksponaty, które można dotknąć z pierwszej i drugiej wojny światowej. Ważne jest to, że tak naprawdę to miejsce odwiedza bardzo dużo dzieci, bardzo dużo szkół, ale również przybywają wycieczki z zagranicy, co cieszy nas jako samorząd województwa małopolskiego. Jesteśmy bardzo zadowoleni jako gmina Koniusza ze współpracy ze Stowarzyszeniem Bojowe Schrony Proszowice. Mamy nadzieję, że ta dalsza współpraca będzie się jeszcze lepiej rozwijała. Cieszymy się bardzo, że stowarzyszenie znalazło swoją lokalizację na terenie gminy Koniusza. Izby korzystają nie tylko mieszkańcy terenu gminy Koniusza czy powiatu proszowickiego, ale również młodzież i dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, gdzie w tym obiekcie znajdującym się za mną mogą uczestniczyć w lekcjach historii na żywo. Cieszymy się też z tego, że współpraca między Ochotniczą Strażą Pożarną w Karwinie i gospodyń wiejskich w Karwinie jest na wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku również zorganizujemy wspólnie inne ciekawe eventy, spotkania, pikniki.